Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Pierwsze pytanie od użytkownika Mateusz. Proszę księdza, jak poprawnie po katolicku rozumieć słowa, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Pytam o to, gdyż bywa to zdanie używane w celu usprawiedliwienia kierunku odprawiania nowej mszy tyłem do tabernakulum. A więc oczywiście te słowa nie mają nic do rzeczy z kierunkiem odprawiania mszy świętej. Gdzie dwóch albo trzech zebranych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A więc gdy jakaś wspólnota modli się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa w sposób szczególny tam jest. Jest to obecność, z którą mamy do czynienia na przykład, gdy rodzina wspólnie w domu modli się, odmawia różaniec, czy też odmawia jakąkolwiek wspólną modlitwę. Oczywiście odnosi się to również w sposób szczególny do liturgii, zupełnie niezależnie od kierunku, w którym ludzie są zwróceni, czy to na wschód, czy to do siebie, czy w kierunku krzyża, czy w kierunku ołtarza i tak dalej, i tak dalej. Jest to jednak ten rodzaj obecności Pana Jezusa, o którym jest tutaj mowa, jest to zupełnie inny rodzaj obecności niż rodzaj sakramentalny, to znaczy rzeczywista obecność w Najświętszym Sakramencie jest rodzajem obecności jeszcze wyższym. To jest ciało moje, to jest krew moja. To, co Pan Jezus zapowiada w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, że ten, kto nie będzie pożywał mojego ciała i pił mojej krwi, nie może wejść do żywota. I później oczywiście ostatnia wieczerza ustanowieniem Najświętszego Sakramentu. To jest ciało moje, to jest krew moja. To czyńcie na moją pamiątkę. To jest jeszcze inny rodzaj obecności Pana Jezusa, ten, z którym mamy do czynienia w Najświętszym Sakramencie. A więc mówimy tutaj o zupełnie różnych rzeczach. Każda jest na swój sposób doniosła, natomiast oczywiście ta sakramentalna obecność jest tą, która wyróżnia te czynności liturgiczne, wyróżnia przestrzeń sakralną. W kościołach Pan Jezus jest przechowywany w Najświętszym Sakramencie, ukryty pod postacią chleba. O kierunku tutaj w ogóle nie ma żadnej mowy. Próba sprowadzenia akcji liturgicznej właśnie do tych słów jest próbą wybitnie protestantyzującą, to znaczy protestanci nie wierzą w sakramentalną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w tą rzeczywistą, substancjalną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego dla nich pozostaje jedynie ta zwykła obecność obiecana przez Pana Jezusa. Oczywiście jest to w jakiś sposób szczególna obecność, jednak jest to ta sama obecność, z którą mamy do czynienia zarówno wtedy, gdy rodzina odmawia wspólnie różaniec, jak i wtedy, gdy zbierają się ludzie na przykład na wspólną modlitwę w miesiącu maju pod krzyżem. Jest to obecność oczywiście szczególna, nie należy w żadnym wypadku tego w jakiś sposób lekceważyć. Pan Jezus nam obiecał, że będzie wtedy w sposób szczególny z nami obecny, dlatego że ta wspólnota jednoczy się z Panem Jezusem, chce z Nim przebywać, chce z Nim rozmawiać, bez wątpienia. Natomiast sprowadzenie tej akcji liturgicznej, gdzie Pan Jezus jest obecny rzeczywiście, substancjalnie pod postacią chleba i wina do tej obecności, no, jest domeną protestantów, jak również była to rzecz, której próbowano niejako w trakcie reformy liturgicznej, to znaczy pierwszy wstęp do nowego mszału nie zawierał informacji o rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, mówił tylko o świętym pokarmie, o pokarmie duchowym i o obecności właśnie tej wspomnianej, to znaczy tej, gdzie dwóch albo trzech zebranych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich, co zdradza jak najbardziej intencje tych, którzy tworzyli nową mszę. Ten wstęp, wprowadzenie ogólne do mszału rzymskiego zostało później zmienione, natomiast ta pierwsza forma była właśnie taka, jedyną formą wspomnianą, formą uczestnictwa czy obecności Pana Jezusa w liturgii była właśnie ta.
Pytanie od użytkownika Ola M. Skąd pochodzi melodia na początku filmów? Jest to melodia ściągnięta z YouTube'a. YouTube udostępnia darmowe utwory muzyczne do wykorzystania w swoich materiałach. Jeśli dobrze pamiętam, to tam jest zatytułowana jako Bellissimo, ta, która otwiera odcinki serii Okiem Akwinata. Pytanie od użytkownika Paweł Rafałowski. Szczęść Boże. Dlaczego Kościół przez wieki dopuszczał karę śmierci i jak to się ma do miłości bliźniego? A więc kara śmierci jest jak najbardziej w służbie miłości bliźniego, na tyle, na ile to w przypadku jakiegokolwiek kary jest możliwe. A więc kara, jeśli to się da, powinna poprawiać tego, który w jakiś sposób zostaje ukarany. Jeśli ukaranie jest już niemożliwe, to może być konieczne usunięcie takiego człowieka ze społeczeństwa, podobnie jak konieczna może być amputacja ręki, jeśli już ją odratować jej nie da, natomiast będzie ona dalej miała zły wpływ na resztę organizmu. Zasada jest podobna, nie można sobie ucinać ręki bez powodu, nie można zabijać człowieka bez powodu, natomiast jeśli nie da się już odratować tej ręki, nie da się już odratować tego człowieka, to jest dopuszczalne, aby odpowiedni autorytet pozbawił go życia. Człowiek nie ma, my jako ludzie nie mamy władzy nad, ani nad naszym własnym życiem, ani władzy moralnej nad naszym własnym życiem, ani nad życiem naszego bliźniego, natomiast władza państwowa, autorytet świecki jak najbardziej otrzymał od Pana Boga również tą władzę karania i również karania tą karą najwyższą. Jak mamy to zapisane w Piśmie Świętym, władza nie na darmo nosi miecz, ale aby karać na postrach tych, to już jest w tej dalej moja parafraza, na postrach tych, którzy się dopuszczają nieprawości, aby karać tych, którzy dopuszczają się nieprawości. I oczywiście w tym czasie kara śmierci, w którym apostoł zapisuje te słowa, kara śmierci jest czymś zupełnie naturalnym, czymś zupełnie dopuszczalnym i on zupełnie przeciwko temu się nie burzy. Już wspominałem o tym w moim odcinku w analizie Fratelli Tutti, że święty Piotr, oczywiście on nie zleca ludziom wykonania kary śmierci, ale jednak z inspiracji Bożej wypowiada wyrok śmierci, który poprzez cud zostaje dokonany na Ananiaszu i Safirze. Także jest to oczywiście wyjątkowa sytuacja, ale jednak święty Piotr z inspiracji Bożej ewidentnie wypowiada ten wyrok śmierci, który też natychmiast zostaje wykonany w sposób cudowny. Gdyby kara śmierci była czymś absolutnie niedopuszczalnym, to trudno sobie wyobrazić, żeby święty Piotr mógł coś takiego powiedzieć, że Pan Bóg natchnąłby go, żeby on wypowiedział, że teraz wypowiedział to ten wyrok śmierci, który ewidentnie tak sam Pan Bóg wypowiada i sam Pan Bóg ten wyrok dokonuje. Władza świecka natomiast jak najbardziej ma ten autorytet do wykonywania również tego najwyższego, ostatecznego wyroku. Dlaczego? Dlatego, że jest to konieczne do tego, aby utrzymać społeczeństwo w zdrowiu. Po prostu te chore członki czasami trzeba usunąć. Dlaczego nie jest to przeciwko miłości bliźniego? Ano dlatego, że miłość bliźniego domaga się przede wszystkim tego, abyśmy życzyli bliźniemu zbawienia jego duszy. I teraz taki człowiek, który już wielokrotnie dowiódł, że się nie poprawia, że po ukaraniu się nie poprawia, który wraca do swoich zbrodni, popełnia najcięższe zbrodnie, taki człowiek, który nie rokuje już w normalnych warunkach możliwości poprawy, nie rokuje już tego, że do tej poprawy dojdzie. Taki człowiek dla społeczeństwa jest niebezpieczny, a więc miłość bliźniego wobec wielu członków społeczeństwa domaga się odgrodzenia ich od tego człowieka. I taki człowiek jednocześnie, skoro po ukaraniu wraca do swoich zbrodni, taki człowiek jednocześnie działa przeciwko swojej własnej duszy, bo gromadzi kolejne grzechy. Dla takiego człowieka lepiej jest zapowiedzieć mu, tego i tego dnia umrzesz. Jest wtedy spora szansa, że on w obliczu tej rzeczywistości
się nawróci, za swoje grzechy będzie pokutował i dla niego to będzie dużo lepiej. A więc dla człowieka, dla takiego zbrodniarza, który wraca do swoich grzechów, jest dużo lepiej, aby on oddał swoje życie, aby on został przez społeczeństwo na śmierć skazany, to znaczy przez odpowiednią władzę na śmierć skazany, niż żeby miał być lekkimi karami gdzieś tam dotykany lekko i prowokowany do tego, żeby dalej swoje zbrodnie popełniać, co się dzisiaj bardzo często dzieje. A więc kara śmierci jak najbardziej jest konieczna, podobnie jak amputacja w przypadku, powiedzmy, medycyny. Czasami jest po prostu czymś koniecznym. Kolejne pytanie od użytkownika Ezers. Czy ksiądz z bractwa może być krwiodawcą? Tak, może być krwiodawcą. Czy przeszczepy należy traktować jako techniczne ludożerstwo, które godzi w istotę człowieczeństwa profanacja zwłok? Nie do końca. A więc jak najbardziej można przeszczepiać takie organy, które nie są konieczne do życia. To znaczy takie, po których przeszczepieniu człowiek wciąż może żyć. Z tym nie ma żadnego problemu. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy mówimy o organach niezbędnych do życia, jak na przykład serce, i gdy mówimy o tym, że no, musimy wyciąć jeszcze bijące serce po to, żeby można było je wszczepić drugiemu człowiekowi. I wtedy pojawia się bardzo ważne pytanie moralne, czy wtedy przypadkiem nie zabijamy tego człowieka, któremu wycina się w praktyce jeszcze bijące serce ze względu na to, że stwierdzono tak zwaną śmierć mózgu. I tutaj Kościół mówi, że nie można pozbawić człowieka życia po to, żeby wyciąć jemu organy, nawet jeśli one są koniecznie potrzebne dla drugiej osoby. Bo nie można jednej osoby pozbawić życia dla dobra drugiej osoby. Co do zasady, po swojej śmierci, jeśli można byłoby po ewidentnie już śmierci człowieka, można byłoby jakiś organ oddać, to co do zasady jest to dopuszczalne moralnie, natomiast problem polega na tym, że śmierć mózgu z punktu widzenia teologii moralnej najwyraźniej śmiercią nie jest. Dlaczego z punktu widzenia teologii moralnej śmiercią nie jest? Dlatego, że z punktu widzenia medycyny również śmiercią nie jest. Jest to temat bardzo śliski i na pewno domagający się głębokiej analizy. Natomiast ja tutaj podam link w opisie tego filmu do wypowiedzi profesora Talara. To jest dłuższy materiał właśnie na ten temat, gdzie profesor ze swojego doświadczenia wybudzania ludzi ze stanu, który już był śmiercią mózgową, wybudzaniu i doprowadzania do zdrowia takich ludzi, to wskazuje, że ewidentnie ten podział, który dzisiaj przyjęto, tą granicę życia i śmierci, którą dzisiaj przyjęto, można i należy podważyć. A skoro jest podważalna, skoro można z niej jeszcze wrócić, wybudzić człowieka i nawet przywrócić go do zdrowia, no to bez wątpienia nie można jej przyjąć, tej śmierci mózgu, którą obecnie zadeklarowano, którą dzisiaj się przyjmuje za obowiązującą. Nie można tej granicy przyjąć za obowiązującą moralnie, za upoważniającą do tego, żeby temu człowiekowi wyciąć serce. Bo jest ona bardzo jeszcze wątpliwa, bo ewidentnie bardzo łatwo można człowieka, któremu już zadeklarowano śmierć mózgową, jeszcze doprowadzić do zdrowia. A to świadczy o tym, że ta śmierć bez wątpienia pewna jeszcze nie jest. A to jest wystarczający powód, żeby z punktu widzenia moralnego powiedzieć, tego człowieka nie można pozbawić życia tak długo, jak nie stwierdzono z całą pewnością jego śmierci. Ja nie mam kompetencji, żeby zadeklarować, kiedy to jest, kiedy w sposób pewny deklarujemy tą śmierć. Natomiast bez wątpienia w obliczu po prostu tych faktów, którymi dysponujemy, o których wspomina chociażby profesor Talar, ta granica, którą dzisiaj postawiono, nie jest granicą pewną. Pytanie od użytkownika Jacek Prezydent. Czy bractwo organizuje szkolenie, rekolekcje dla księży i ministrantów, aby celebrować taką mszę w naszym kościele? A więc rekolekcje dla kapłanów bractwa jak najbardziej organizuje, jeśli chodzi o naukę mszy świętej, również można się do nas zgłosić. Specjalnych szkoleń dla ministrantów nie prowadzimy, natomiast myślę, że gdyby byli chętni, to również takie rzeczy dałoby się
zrobić w ten czy w inny sposób, to znaczy już jacyś nasi ministranci pewnie mogliby takie osoby uczyć, gdyby faktycznie zachodziła taka potrzeba. Pytanie od użytkownika ZXCVB, no i kolejne literki. Czy Bractwo popiera dialog ekumeniczny z prawosławiem, kościołami wschodnimi, czy też traktujecie prawosławnych tak samo jak heretyków i wyznawców innych religii? Bez wątpienia prawosławni zasługują na trochę inne traktowanie niż protestanci. Bez wątpienia mamy tutaj do czynienia przede wszystkim ze schizmatykami. Głównym powodem, głównym problemem jest tam schizma, odrzucenie prymatu papieskiego. Dlatego jest to specyficzny przypadek i bez wątpienia dlatego należy prowadzić z nimi pewne dyskusje. Natomiast nie na sposób współczesnego ekumenizmu. Dlaczego? Dlatego, że współczesny ekumenizm w ogóle nie zakłada dyskusji. Współczesny ekumenizm polega na tym, że spotykamy się, wspólnie się modlimy, poklepujemy się po ramionach i wszystko jest dobrze. To znaczy przekaz jest taki, że sugerujemy, wszystko jest w porządku. Nie ma żadnego problemu. Jest problem i dlatego należy podejmować dyskusje teologiczne i to byłoby jak najbardziej słuszne rozwiązanie właśnie przede wszystkim w stosunku do prawosławnych, gdzie te różnice teologiczne są stosunkowo w porównaniu do innych chrześcijan, są stosunkowo nieduże, co nie znaczy, że ich nie ma i co nie znaczy, że część z nich nie jest substancjalna, bo niektóre niestety są istotne. Jak właśnie kwestia prymatu papieskiego, to jest kwestia nie tylko praktycznego posłuszeństwa, ale to jest kwestia naprawdę teologiczna. Pytanie od użytkownika Mikaila. Czy mógłby ksiądz wyjaśnić, jak należy rozumieć Mateusz 23:9? Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz ten w niebie. I jak te słowa mają się do Ojca Świętego i ojców zakonnych? A więc podobnie należy te słowa rozumieć jak słowa Pana Jezusa o tym, że jeśli twoja ręka jest dla ciebie zgorszeniem, to odetnij ją. Czyli rozumiemy te słowa co do ich sensu. Pan Jezus bardzo często używa przypowieści, używa obrazów po to, żeby przedstawić jakąś prawdę. Tutaj też mamy do czynienia z pewnym obrazem. Oczywiście nie o to chodzi, że już nie można nazwać swojego ojca ojcem, bo to dotyczy nie tylko władzy duchownej, no ale przecież jeśli by brać dosłownie słowa Pana Jezusa, no to raz, że każdy chrześcijanin musiałby być inwalidą, bo każdy coś musiałby sobie na pewno prędzej czy później odciąć. Dwa, trzeba by nawet własnego ojca nie nazywać ojcem, no bo przecież dlaczego miałoby to stanowić wyjątek. A więc należy te słowa rozumieć co do istoty przekazu, to znaczy widzieć, że dostrzegać, że wszelkie ojcostwo od Boga pochodzi i że wszelkie przełożeństwo tutaj konkretnie w kontekście władzy duchownej od Boga pochodzi i że nie jest powodem do tego, żeby się wywyższać, tak jak później powie święty Piotr, tylko po to, aby stać się formą dla wspólnoty, tym, co formuje wspólnotę, wzorem, przykładem formującym dla wspólnoty poprzez miłość i uniżenie. A więc to jest treścią tych słów. Macie dostrzegać, że wszelka władza od Boga pochodzi. Nie jest po to, żeby się wyróżniać, ale po to, żeby służyć tak, jak Chrystus służył. Nie zmienia to faktu, że jak najbardziej władzy jakiejkolwiek rodzinnej, państwowej czy tej duchownej należy się stosowne posłuszeństwo, stosowny do danej sytuacji szacunek. Pan Jezus nigdy nie mówił, że nie należy czcić ojca i matki, wręcz przeciwnie, jest to przykazanie Boże, które wciąż obowiązuje również w Nowym Testamencie. Pytanie od użytkownika Jan Górak. Co ksiądz sądzi o zjawisku zbytniego skupiania się na szatanie, egzorcyzmach i podobnych tematach przez niektórych duchownych oraz o praktyce tzw. spowiedzi furtkowej? Moim zdaniem obydwa zjawiska są niepokojące, ale chętnie poznam księdza zdanie. Do spowiedzi furtkowej nie będę się odnosił. Zbyt słabo znam to zjawisko, to znaczy znam tylko na podstawie jakichś tam plotek z internetu. Natomiast ta pierwsza część tego pytania moim zdaniem jest bardzo ważna. Mamy faktycznie do czynienia z pewną fiksacją na złym duchu. Dlaczego?
Ano dlatego, że z jednej strony mamy teologię współczesną, nową teologię, która próbuje usunąć, tak zamieść szatana pod dywan i tak się nie mówi o nim i on tak nie istnieje za bardzo w takim oficjalnym kościelnym przekazie. Jest to tak, powiedzmy, zły duch jest nadcenzurowany we współczesnym kościelnym przekazie. Nie jego słowa, bo to byłoby słuszne, tylko jest on, jego istnienie nawet jest nadcenzurowanym. No i oczywiście to łatwo może wywołać reakcję dosłownie odwrotną, czyli ci ludzie, którzy nie poddają się temu, tej propagandzie przemilczenia istnienia szatana. Oni z kolei próbują to wynieść na piedestał, pokazać, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z działaniem osobowego, złego ducha. No i oczywiście może to doprowadzić do przesadnego skupienia się właśnie na tym problemie, próbie jakby przerzucenia na złego ducha wszystkich naszych problemów. Pamiętajmy o tym, że do naszych wrogów tradycyjnie należy sama nasza dusza, czyli rany naszej duszy, nasze własne błędy, nasze własne przywary, rany naszej duszy. Należy do tych wrogów również świat, który kusi chętnie do złego, i należy również szatan. A więc nie jest to tylko zły duch, który wszystko by sprowokował, ale jest to również zły duch, którego lekceważyć nie należy, ale któremu też nie należy przypisywać wszelkiego zła. Taka tendencja trochę jest, takie przypisywanie, że właśnie wszystko, co tylko dostrzegam w sobie, to, że jestem człowiekiem gniewliwym i cały czas krzyczę na innych, to na pewno zły duch właśnie specjalnie tutaj, oto taki zły duch gniewu mnie opanował. I to bez wątpienia właśnie ja potrzebuję egzorcyzmu. Błąd. Tak Kościół tradycyjnie nigdy nie postępował. Właśnie. Mamy z jednej strony rany naszej duszy, bardzo często gniew to jest po prostu nasza własna przywara, którą musimy po prostu zwalczać. Mamy świat, który kusi nas do złego i oczywiście złego ducha również, ale nie należy go widzieć wszędzie. No i teraz również niestety po stronie części duchownych to tak działa. Działa dokładnie ten sam mechanizm, o którym wspomniałem wcześniej, czyli najpierw przemilczenie z jednej strony, a ci, którzy nie chcą tego przemilczenia, mogą mieć tendencję do tego, żeby tego złego ducha wszędzie dostrzegać, wszędzie go widzieć i wynosić sprawy egzorcyzmów na zewnątrz. Tutaj zwrócę tylko uwagę na to, że jednym z podstawowych przepisów dotyczących egzorcyzmów zapisanym w rytuale rzymskim jest to, że nie wolno ze złym duchem rozmawiać o niczym poza sprawami bezpośrednio związanymi z egzorcyzmem, jak ma demon na imię, jak wszedł, kiedy wyjdzie. To są pytania, które trzeba postawić. Nie wolno rozmawiać z demonem o innych rzeczach, bo on jest szalenie inteligentny i łatwo właśnie wyprowadzi na manowce egzorcystę, doprowadzi go do tego, że będzie podejmował złe decyzje, bo najpierw poda mu kilka cennych, prawdziwych informacji ten zły duch, a później wsunie tam kilka cennych z punktu widzenia złego ducha i bardzo niewłaściwych informacji, które tego egzorcystę łatwo mogą do złego doprowadzić. A więc tacy egzorcyści, którzy robią takie, powiedzmy, show z informacji z egzorcyzmów, to są moim zdaniem ludzie, którzy szalenie pobłądzili i to są egzorcyści, których zły duch już owinął wokół palca w mniejszym lub większym stopniu. Pytanie od użytkownika Michał E. ES chyba. Jak powinniśmy odpowiadać ludziom, którzy zadają pytania typu, czy Pan Bóg może stworzyć kamień, którego nie może podnieść? A więc Pan Bóg może stworzyć wszystko, co być może, ale nie może stworzyć tego, co nie może być. Dlaczego? Dlatego, że to jego własna natura definiuje, co może być, a co nie może być. I w pewnym sensie własna natura Boga w jakimś stopniu, z naszego punktu widzenia, można by powiedzieć, że ogranicza to działanie. To znaczy, Bóg nie może stworzyć niczego, co byłoby sprzeczne z Nim samym. Stworzenie kamienia, który byłby większy od Pana Boga, musiałoby oznaczać, że ten kamień w praktyce jest niestworzony. To znaczy, aby coś było większe, doskonalsze od Pana Boga, musiałoby być niestworzone. To zresztą nie może być nic większego od pełni bytu, bo pełnia bytu jest pełnią. Czy Bóg może stworzyć coś, co byłoby równe Jemu chociaż, czyli ten kamień równie wielki jak On sam? Nie, bo stworzenie zakłada, że coś wcześniej nie było, a później jest. A skoro nie było, a jest, to już jest mniejsze od Pana Boga. A więc
jak najbardziej sama logika, czyli właśnie sama istota Boga, bo logika wypływa z Bożej istoty, sama logika w jakiś sposób ogranicza działanie Pana Boga, dokładnie rozumiana jako część, jako coś, co wypływa z tej Bożej istoty, coś, co wynika, wypływa, to może być słowo mylące, coś, co wynika z Bożej istoty. A więc sam Bóg niejako ogranicza samego siebie i dlatego nie może dokonać wszystkiego, co tylko my byśmy byli sobie w stanie wyobrazić. Może dokonać wszystko, co może być, co nie jest sprzeczne z Nim samym. To jest pełnia faktycznie mocy, natomiast my często sobie wyobrażamy tą pełnię mocy, wszechmoc, wyobrażamy sobie na zasadzie takiej arbitralnej, że wszechmoc to powinna być taka, że wszystko, co tylko sobie gdzieś tam wyobrażę, to może być. To jest taka wszechmoc nasza, prymitywna, obarczona pewnym brakiem, bo nie wszystko, co sobie wyobrażę, będzie zgodne z całym porządkiem stworzenia, będzie zgodne ostatecznie z pełnią bytu, czyli z Panem Bogiem. I On jako doskonały nie może stworzyć nic, co byłoby złe. Nie może stworzyć nic, co byłoby niezgodne z Nim samym. To jest doskonałość tak naprawdę i to jest wszechmoc, moc stworzenia wszystkiego, co dobre, co zgodne z Nim samym. Natomiast właśnie my z racji, że wszechmoc rozumiemy tak bardzo po naszemu, a wszechmoc to musi być taka, żebym ja mógł stworzyć cokolwiek mi do głowy przyjdzie. No właśnie dlatego, że nasza głowa jest taka ograniczona, że my nie potrafimy dostrzec tego, że pewne rzeczy po prostu, ich istnienie jest niemożliwe. Byłoby niezgodne z podstawowymi zasadami logiki, czy po prostu z samą istotą Bożą i dlatego one nie mogą być. I tyle. I tutaj sam Bóg ogranicza w jakimś stopniu samego siebie. Jest to zdanie, które pewnie można łatwo jakoś źle zrozumieć, natomiast mam nadzieję, że udało mi się to wytłumaczyć w sposób dosyć czytelny. Pytanie od użytkownika Kleinerman. Dlaczego wśród wiernych bractwa jest tak wiele starych panien i kawalerów? Jak to się ma do tradycji katolickiej? Ano nijak, ale już wyjaśniam, o co chodzi. Wśród osób przychodzących do nas na mszę świętą jest bardzo dużo osób młodych. Młodych rodzin, młodych par, ale również jak najbardziej młodych ludzi samotnych. Skąd to się bierze? No, z jednej strony duży procent liczby młodych doprowadza do tego, że również spora część osób samotnych, młodych osób samotnych przychodzi do nas. Natomiast myślę, że w ogóle w społeczeństwie jest stosunkowo duża liczba osób młodych, a samotnych. I uważam, że tu przyczyna jest wspólna, to znaczy zarówno dla tych młodych, samotnych, tradycyjnych, jak i młodych, samotnych, nietradycyjnych. Ich ilość moim zdaniem jest uwarunkowana po prostu tym, że społeczeństwo wygląda tak, a nie inaczej, że mamy do czynienia z wielkim kryzysem zarówno męskości, jak i kobiecości, że praktycznie się nie wychowuje młodych ludzi, czyli w ogóle nie dba się o wypracowanie u nich cnót kardynalnych, a już w ogóle nie wychowuje się ludzi do pełnienia typowo męskich ról, czyli ról ojcowskich i typowo kobiecych ról, czyli ról macierzyńskich. A z racji, że nie ma tego wychowania, ani w ogóle wychowania, ani tego już typowego wychowania do ojcostwa i do macierzyństwa, no to siłą rzeczy ludzie tego nie potrafią, nie wiedzą, jak się do tego zabrać, bo wychowanie jest wypracowaniem pewnych wzorców zachowań, a bez tych wzorców zachowań, jeśli one nie są wypracowane, nie są naturalne, no to sprawia to, że ludzie nie potrafią wykonać dobrze tych swoich podstawowych powołań, podstawowych celów, podstawowych zadań. Tak tutaj mówię o ojcostwie i o macierzyństwie. I oczywiście niewypracowanie tych podstawowych zdolności, umiejętności sprawia, że ludzie mogą w ogóle tak nie być w stanie nawet sensownie podejść do związku. I może to doprowadzić nawet do tego, że nawet nie są w stanie zawrzeć takiej głębszej znajomości i zawrzeć związku małżeńskiego, bo nie wychowaliśmy my jako społeczeństwo tych ludzi w sposób dobry, wystarczający. Jest to część tego kryzysu, o którym mówiłem wcześniej, o którym mówiłem w moich materiałach o szkołach również. Czyli Kościół w dużej mierze tutaj zawiódł, nie wychował dobrze kolejnych pokoleń. Mamy do czynienia teraz z całymi pokoleniami ludzi,
których Kościół nie wychowywał, pomimo tego, że mógł wychowywać. Mamy do czynienia z pokoleniami, których rodzice nie wiedzieli, jak dzieci dobrze wychowywać, bo Kościół tego nie prowadził. Kościół wcześniej to robił, natomiast w tym kryzysie posoborowym ta rzecz się bardzo mocno posypała. Oczywiście to dochodzi wiele różnych problemów, ale ewidentnie widać to, że wychowanie katolickie w czasach posoborowych upadło, bo upadł jego podstawowy element, czyli walka z wadami, wypracowywanie cnót kardynalnych. Bez tego, bez tej ciężkiej pracy wychowanie katolickie nie ma sensu, a ten element wypadł, bo walka to rzecz po soborze zbyt już taka przedsoborowa, zbyt taka agresywna. My jesteśmy tak za pokojem i dobrem i nie będziemy z nikim walczyć. No i to skutkuje upadkiem wychowania. Kościół nie zobowiązywał katolików do tego, żeby swoje dzieci naprawdę po katolicku wychowywali, żeby posyłali do naprawdę katolickich szkół. I bez tego wychowania człowiek po prostu jest ruiną. I niestety wszyscy w pewnym stopniu jesteśmy owocami mniej lub bardziej przypadkowego wychowania. Raz się udało lepiej, raz gorzej, ale jakby ta ogromna siła wiodąca w wychowaniu, jaką jest Kościół, który mógł wskazywać, naciskać, wychowywać, Kościół tych rzeczy nie zrobił i dlatego mamy dzisiaj społeczeństwo takie, jakie mamy. Niezdolne do podjęcia normalnych, życiowych zadań. Ostatnie już dzisiaj pytanie. Użytkownik TGT. Jak rodzic powinien rozmawiać z dziećmi o mszy trydenckiej? Czy jest może jakiś mszalik z podstawowymi modlitwami, które dziecko mogłoby używać podczas mszy, żeby w podobnym stopniu jak podczas nowej mszy mogło się zaangażować? A więc myślę, że to jest dosyć ważne pytanie. Najważniejsze jest, żeby dziecko rozumiało, w czym bierze udział. Nie jest najważniejsze bynajmniej, żeby dziecko coś w praktyce robiło w trakcie tej mszy świętej. Dziecko przede wszystkim musi rozumieć, że tutaj idziemy do Pana Boga, idziemy oddawać cześć Panu Bogu. Warto jest chodzić z dziećmi na śpiewane msze święte, uczyć je śpiewu, żeby potrafiły śpiewać Gloria, żeby potrafiły śpiewać Credo. Naprawdę małe dzieci mogą się tego nauczyć i to jest już taki piękny, praktyczny udział we mszy świętej, który jednocześnie jest taki bardzo duchowy. Jak najbardziej można, czy należy starać się prowadzić te dzieci do zrozumienia, do tego, żeby one się modliły swoimi prostymi, dziecięcymi słowami w trakcie mszy świętej. Żeby one wiedziały, co się teraz dzieje, że co się dzieje, gdy kapłan ofiaruje chleb i wino, gdy kapłan w trakcie ofiarowania, gdy dochodzi do przeistoczenia, żeby dzieci wiedziały, co tam się dzieje, żeby dzieci wiedziały, co się dzieje w trakcie komunii świętej, nawet jak jeszcze do komunii świętej przystąpić nie mogą, no to już niech tam nikt się rozpala, to pragnienie przystąpienia do Komunii Świętej, a więc jak najbardziej trzeba dzieciom powoli tłumaczyć, można w trakcie mszy świętej lekko sygnalizować, co się teraz dzieje, tak, że to, co wcześniej wyjaśniliśmy, że teraz jest ofiarowanie, że teraz będzie przeistoczenie, żeby teraz dziecko na przykład modliło się do Pana Jezusa, dziękowało, że przychodzi do nas na ołtarz, żeby starało się to dziecko jako tako skupić na modlitwie. Oczywiście wiadomo, że dzieci mają tam swoje problemy ze skupieniem, z rozproszeniem i długo nie mogą utrzymać na czymś jednym uwagi. Natomiast najważniejsze jest, żeby dzieci poczuły, odebrały ten fundamentalny przekaz mszy świętej, że to wszystko jest dla Pana Boga, aby Jemu oddać cześć. Że msza święta, znowu tutaj nowa msza jest bardzo niewychowawcza, bo ona tworzy wrażenie, że msza święta jest takim radosnym spotkaniem bardziej dla ludzi niż dla Pana Boga. Ten aspekt tego podniesienia do Pana Boga jest tam bardzo, bardzo słaby. Ona uczy, nowa msza uczy od samego początku niewłaściwej relacji z Panem Bogiem. Uczy relacji z Panem Bogiem, że to Bóg ma nam usługiwać, to na mszy ma być nam przyjemnie, to ma być to my jesteśmy najważniejsi. Taki jest przekaz całościowy, liturgiczny, przede wszystkim tych mszy dla dzieci. To my jesteśmy najważniejsi i spotykamy się i Pan Bóg dla nas robi wszystko, żeby nam było dobrze. To jest niewłaściwy przekaz.
właściwy przekaz naszej, obraz relacji, naszej relacji z Panem Bogiem, to jest Bóg jest wszystkim i my przychodzimy, aby oddać Jemu cześć. I naprawdę dziecko może to zrozumieć i naprawdę dziecko może się tego nauczyć i naprawdę owocnie uczestniczyć we mszy świętej, pomimo swoich różnych dziecięcych roztargnień i problemów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.